treści czołem. Pokażę ja wam, jakie ja mam jeszcze telefony, oprócz tych czterech, co je tu ostatnio rozkręciłem, nie? To są te z ostatniego filmu, czy tam z któregoś. Mamy jeszcze takiego Motorolka. To też pójdzie jako stary typ do wysyłki. Jako cegłofon z klawiaturą, o. Siemensik też poleci jako stare. Z klawiaturą to też jako staruch, nie? Baterii już nie ma. Nie ma. Dalej. Bo ja tu mam ich tyle, nie? I tu mam we woreczku jeszcze cegłofony z klawiaturą, które nie dają oznak życia. Nokie, Siemensy, Samsungi, Sony Ericssony i temu podobne. Pokażę może o takie fajne zdjęcia. C65 i takie. I Nokia taka. Tak jak mówię, one nie działają. Ten to już taki nieco zbrakowany. Ojojoj. Otwierany z klapeczką. Też dętka z klawiaturu. Dalej. Takie to. Porobiłem sobie kreski, nie żebym wiedział, że to hula nie hula. Ten z klawiaturą. Też. Co to jest za marka auto? CMDJ70. Ty kurde, co to jest w ogóle? A Soniak. Tego nie mogę przetestować, bo... A nie, sorry, włączałem, bo myślałem, że nie mam do niego ładowarki. Okej. Mam ładowarkę, ale on nie zadziałał. O, tego to pamiętacie na pewno z któregoś filmu. A tym to goździe były przybijane. Podobno miał być niezniszczalny. Co się stało? Guźdź go pokonał? Dajcie spokój, no wstyd. A tak reklamowali, że o, niezniszczalny. Piwo można otwierać, no i taka fajna Nokia, nie? No ten to naprawdę szkoda, że nie miał znaku życia, w ogóle zero. Czy z baterią, czy bez, ładowałem. Nie dał rady. To jest część. Dalej tutaj mam jeszcze, nie? Kolejne. Poczekajcie, ja może zmienię scenerię troszkę. No, troszeczkę podwyższyłem to, nie? Żeby było więcej polu widzenia. To jakiś dekielek od któregoś. Od tego to raczej nie. Taki Sony Ericsson. Też cegłofon z klawiaturą. Bo na skupie są właśnie dwa rodzaje, nie? Albo masz smartfony, dotykowce tak zwane, albo cegłofon z klawiaturą. Te są droższe, o ile tam pamiętam. Taki o Siemensik. To jakiś LG, a to już jako smartfon. Do wyjęcia w każdym muszę wyjąć baterię. Do wysyłki, bo z baterią to sobie cenią, że normalnie to się nie opłaci chyba. Kolejny LG. Kolejny cegłofon z klawiaturą. I tego właśnie jest chyba 2 kilo z czymś tam. Tego ogólnie wszystkiego. Taki Soniak z klawiaturą. I taki Siemensik. Niżej z wami jest dotykowcem. A patrzcie, jaką mam lampę do Siemensa. Kiedyś to było takie coś, że się dokładało trach pod spodem. I sru. I strzelało zdjęcie. No i tutaj w tym oto momencie trzeba będzie powyjmować z nich baterię. I co? I przygotować powoli paczuszkę. Tutaj nie ma co robić. Tu baterii nie ma. To jest cały dekiel, to jest bateria. Ale patrzcie, jaka poduszka. Powietrzna. Później sobie je posegreguję. Baterię to teraz podrzucam.
I tak to, jak myślicie? Ogłaszałem ja kiedyś, że mam do sprzedania takie cyglofony. Ale jakoś ktoś tam był chętny, kupi, nie? A co się okazało, że później już zero kontaktu i bye, i tak dalej. Tu nie ma bateryjki. W tym to chyba raczej nie było bateryjki. Ale ciężar. Czekajcie, muszę tutaj znaleźć mój śrubokręt. Zaraz tutaj pokręcimy. Tak zwany mój najlepszy śrubokręt. O ten. Wbijał mi się w rękę już tyle razy, że człowieku. Masakra. No to było, patrzcie, to normalnie technika. Kurde. O, MyPhone. Też poduszka powietrzna. Na jedną kartę SIM, myślałem, że na dwie, a nie, no, nie wiem. A nie, tutaj te porty powyrywa, to jest na kartę pamięci. A tu dwie SIM-ki były, ale powyrywane to wszystko jest normalnie jakieś takie. No co, dobry miał ktoś wyrzucić do śmietnika, wywalił, nie, truchło. Jak to ja nazywam, truchło. Dobra, i to idzie do telefonów z klawiaturnio, czyli tu. Dalej. Soniak. Baterie podbywamy. N50. Sony N50. Czyli od 70. CMD. Nie wiem. Jakoś tam. Nokia. Baterii nie posiada. 6220. 6020. Sorry, poniosło mnie trochę. To są starocia. Tutaj. A ten baterii nie ma. 7360. No takie to. Takie to normalnie. Patrz jaka rameczka, jakie tu złotko. Kurde, kreska. Czyli nie działa. Tu nie ma kreski, ale i tak nie działa. Całej kolekcji, co to zbierałem, to troszkę się udało sprzedać. Mens C65, z tego co pamiętam. Dętka, a szkoda. Siemens, właśnie Siemens, nie? I patrzcie, i tu podłączało się lampę. Tak, o tak, bo to lampa świeciła, tu gdzie ten aparat, nie? O takie cudo. I zrób zdjęcie. Stryk, czy jak tak, nie wiem jak, tak może, o, cyk. I lampa błyskowa, kurde. Może zrobię odcinek, z czego się składa lampa błyskowa Siemens? Dobra, ja ją zostawiam. Jest temat na film, okej, okay. Ona zostaje. Bo sam jestem ciekaw, kurde, co tam jest. Jak to się wyjma? To tak. Do baterii. Ach, ten to robi co 65. Ja nie ma, ten to robi takie foty, że normalnie masakra. Masakra w sensie tym dobre jej masakry, nie? Te dobre zdjęcia. Tu bateryjki. Środki. Tu rolkę otwierano. To jakim niedawny nawet. To jest cyklofon z klawiaturą. Ten też, baterii już pozbawione. A i ten nie do, no to się nie włączało niestety. Chyba on się wieszał na logo, z tego co pamiętam. Ale z tego co pamiętam. I tutaj to otworzyć to jest normalnie, ja to próbowałem kiedyś. Ale tu się nie ma co patyczkować chyba. To i tak jest nasz rod przeznaczone. Nigdy to otwierałem go 3-4 razy i nigdy nie mogę tej klapki jakoś zdjąć. Ona się nie wysuwa ani nic, jakieś dziwne zaczepy to ma. I o. Wyłaś. O, patrzcie, bateria mi się w rękach rozsypuje. Kurka wodna.
Oj, 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 oj. Poduszka powietrzna. Cyk, 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 cyk. Dobra. I ten jeszcze nie. A ten to już nie miał baterii. A to denko, to ja nie wiem, ten wieczko, czy jak to tam się nazywa. Od jakiego to sobie płona. Ale tego, ależ tego jest. A co to od czego to to? Płynie sobie, zobaczę. Jakieś Nokia może. No i to jest dotykowiec, to już inna cena. I taka to robota. Jak to mam zdjąć? Ja się pytam, a zobaczysz, tu karty pamięci nie ma, bo SIM. Kiedyś znalazłem telefon, patrzę, tam karta pamięci ze zdjęciami. Komunia, jakieś wycieczki porobione. Tu w dół napisano. A, jest, okej, tu, a, baterii nie ma, karty też, okej, okej. Dobra, to jest jako dotykowiec, idzie. Bez baterki. Gdzie to się otwiero? Gdzieś. O. Gdzieś tu. Ten też nie posiada. Jest ekran popękany. Szkoda inwestować. Kruger. Kruger, z tego co pamiętam, też się odpalał. Ale patrzyłem, baterie i tak dalej, i do niego, żeby zakupić, no to, to nie, to się nie kalkuluje. Także tego, już jest bez baterii. LG, ale to się aż się klei, te gumowane telefony, to normalnie tragedia z masakru. LG, baterka. Baterii podziękujemy. Cyk. To jest LG. To te sławne telefony kiedyś były takie z lusterkiem, nie? Taki ekran miały. Lustrzany. Takie lustro. No może to nie ten. No to już pamiętacie, nie? Huawei, co rozkręcałem. Tutaj już też baterii nie ma. Tutaj jego brat. Huawei. Tragedia była z masakro. Samsung. I tu LG. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dotykowych. I tutaj dwa, trzy. No, a co jest? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 telefonów. 15 do 10. No i co? Jeszcze trochę dozbieram. Te na razie lądują do worów niżej zwanych dealerami, i po segreguję sobie namacane i cegłofony, także tego, no i będziemy, kurde, normalnie działać dalej. No to trzymajcie się i na razie, cześć. No może jeszcze sobie zważymy, najpierw zważymy, ile jest tych cegłofonów bez klawiatury. Pik, pik, pik. 89 deko. No. Prawie że kilogram, nie? To tak sobie. I cegłofony z klawiaturą. Oj, oj. Próbuję to postawić. O, kilogram prawie 200. No też spoko. Dobra, zbieramy dalej, żeby to się jakoś tam kalkulowało opłacić i wysłać. A pokażę wam jeszcze taki myk, ile ja mam tych telefonów, które są zdatne. O Boże. Uwaga, to jest cały wór. Nawet się tutaj nie mieści. Zważymy go, co?
te telefony są tak stare, że normalnie jak świat. A czekajcie, a ile one ważą tak wszystkie? To są cegłofony z klawiaturą. Zwykłe cegłofony dotykowe i tak dalej. A jest ich tutaj. Trudno, nie chcę się trzymać. No tak, 4 300, 4 400. Jakoś tak, muszę to leciuteńko podtrzymywać. 4327, 4. I tak kica sobie waga. Jest to cały wielki wór sprawnych telefonów, nie? A czy Simloki mają, co tego nie wiem. Dobra, to trzymajcie się, bye bye i do potem, cześć, na razie.